Bracia i siostry, nie jestem pewny, czy moja żona wypoczęła. Ja z całą pewnością, bo ona została na gospodarstwie, a ja spełniałem marzenie swojego życia, aby odwiedzić te miejsca, które od dawna, dawna chciałem odwiedzić. Dużo by opowiadać, ale byłem w różnych miejscach, w Wrocławiu, u braterstwa Trębów, stamtąd po raz pierwszy zwiedzałem Kotlinę Kłodzką, Polanicę, jako że tam jest też część rodziny ze strony ojca. Mogę odwiedzić po raz pierwszy grób mojej babci Bronisławy Karel, mamy mojego ojca, której nie pamiętam, bo nie mogłem pamiętać. Zmarła w 1949 roku, a ja się 2 lata później urodziłem. A też wujka mego, brata urodzonego ojca z żoną. Miałem możliwość zwiedzić wiele w Kotlinie Kłodzkiej. Pierwszy raz tam byłem, piękne, piękne miejscowości. Myślę, że gdybym chciał jechać kiedyś do sanatorium, to tam bym się właśnie wybrał. Z Wrocławia pojechałem do Warszawy, tam widziałem się z moim synem, z naszym synem, moja żona nas poprawi, z naszym synem, prawda, żona? Z Dawidem, najstarszym synem, też służbowo był w Warszawie, a w niedzielę rano odbierałem mojego rodzonego brata z lotniska, który z Australii przyjechał i zawędrowaliśmy do Katowic. Tam się z siostrą spotkałem w Katowicach, jak też z innymi, z rodziną, parę dni tam spędziłem. No i w moim ukochanym miejscowości Bełk, taka hacjenda, gdzie naprawdę cisza, spokój, żywej duszy nie ma. Tam mogłem wypoczywać troszeczkę, czytać książkę, nie powiem jaką, bo zaraz byście chcieli czytać też te książki. To nie były Słodkie Cytryny. Ile osób przeczytało Słodkie Cytryny? Ręka w górę? Już. Zachęcam. Wspaniała książka, jest jeszcze chyba do kupienia w naszym tym sklepiku. I z tego Bełku też udałem się na wycieczkę w kierunku Wisły, ale dotarłem tylko do Ustronia, na Równicę, a później na Czantorię. Z Czantorii wiedziałem, że nie ma, w Braterstwa Krzyżów nie ma w Wiśle. I z Czantorii widziałem, że też i Wisełków nie ma w Wiśle, więc już do Wisły nie dotarłem. Ale dzięki Bogu widzimy się tutaj. I to była wspaniała rzecz. Jak pewnie bracia zwrócili uwagę, siostry, na tym zdjęciu z Oćwieki, tam jest 11 naszych rodzin, z naszego zboru tylko 11 rodzin, razem z dziećmi. Ja się tam znalazłem, w piątek odwiedziłem tych braci i siostry. Piękna miejscowość, też w Oćwiece po raz pierwszy byłem, choć Oćwieka już prawie 40 lat działa, też piękny ośrodek i takim marzeniem tych naszych zborowników było, aby więcej zborowników jeszcze w przyszłym roku mogło tam spędzić razem czas. Bracia i siostry, czas szybko biegnie, a ja chciałbym dzisiaj mówić na temat zdrowego Kościoła. Zdrowy Kościół, taki będzie temat dzisiejszego zwiastowania. I mam nadzieję, że nie jesteśmy zmęczeni tym tematem, zdrowy Kościół. Wprawdzie przez cały rok ubiegły, szkolny, na naszych grupach domowych omawialiśmy liczne aspekty tego tematu, ale dziś chcę wrócić do omawianych wcześniej zagadnień, w mojej ocenie ważnych, by wciąż je przypominać i utrwalać w naszej świadomości. Z pewnością ludzie różnie wyobrażają sobie i definiują pojęcie Kościoła. Myślę, że to jest naturalne, kiedy słyszymy słowo Kościół. Pierwsze skojarzenie, jakie mamy, to jakiś budynek, w którym odbywają się nabożeństwa, msze czy inne religijne uroczystości. Pamiętam pewne wydarzenie, już kiedyś to mówiłem, na moim pierwszym chrześcijańskim obozie, jako młody człowiek w 1966 roku byliśmy w Gdańsku i z grupą rozśpiewanych młodych ludzi podążaliśmy tramwajem na Sopockie Molo. Oczywiście śpiewaliśmy w tramwaju i na ulicach i kiedy śpiewaliśmy na Molo, podeszła pewna zgorszona pani do mnie i głośno wyraziła swoje oburzenie, powiadając: takie pieśni to śpiewajcie w kościele, a nie w miejscu publicznym. No cóż, takie zrozumienie, jakby Bóg był zamknięty w miejscu świętym, a poza budynkiem kościelnym był już zupełnie nieobecny. Inną historię kiedyś opowiedział nam brat Krzysztof Zaręba z Warszawy. Otóż przed nabożeństwem stał przed zborem i zapraszał ludzi na nabożeństwo. Pewna pani zaś słysząc zaproszenie powiedziała: proszę pana, na nabożeństwo to ja idę do kościoła. Na co brat Krzysztof: to dziwne, u nas akurat odwrotnie. U nas Kościół przychodzi na nabożeństwo. I to prawda. Jako ludzie wierzący wiemy, że Kościół to nie jest budynek, ale ludzie wywołani z tego świata, tworzący żywą społeczność w Jezusie Chrystusie.
Kościół to żywy organizm, podobny do ciała ludzkiego, którego głową nie jest żaden człowiek, papież, biskup, ksiądz czy pastor, ale sam Pan Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. To On jest fundamentem, a zarazem budowniczym swego Kościoła. Kościoła, którego członkami są ludzie odrodzeni z wody i z ducha, wywołani z tego świata, by służyć Chrystusowi poprzez wzajemne usługiwanie jedni drugim. Prawdziwy bowiem Kościół to nie ten, którym ludzie jedynie biorą dobra duchowe, ale ten, którym sobie wzajemnie usługują, dzieląc się darami otrzymanymi od Boga. Niestety diabeł, który nienawidzi Bożego Kościoła, wciąż pracuje nad jego członkami, by stali się w najlepszym przypadku jedynie biernymi uczestnikami niedzielnego nabożeństwa, by nie czuli potrzeby społeczności z innymi wierzącymi, by absolutnie nie czuli się zobowiązani do jakiejkolwiek pracy wykonywanej na rzecz innych członków Bożej rodziny. I udało się diabłu zwieść nawet i wielu wierzących ludzi, by zrobić z nich ludzi działających według takiego schematu. Przyjść do kościoła, posiedzieć, posłuchać i zaraz po zakończeniu nabożeństwa iść do domu, bo przecież to nie w kościele, ale w domu jest życie, praca i cały czas dla swojej rodziny. Tak przynajmniej myślą. Ktoś powie tak, ależ pastore, czy mam 24 godziny na dobę spędzić w kościele? No właśnie, kiedy myślimy o kościele jako o budynku, takie pytanie jest zasadne. Ale przecież nie chodzi o mury. Chodzi o ludzi należących do jednej Bożej rodziny. Czy czuję, że są mi potrzebni, a ja jestem dla nich ważną częścią ich życia? Czy czujesz, że bez nich nie możesz prawidłowo funkcjonować w twoim chrześcijańskim życiu? I vice versa, oni nie mogą prawidłowo rozwijać się bez twojej aktywności. Tego rodzaju pytania i myślenie, że bez zboru nie mogę prawidłowo funkcjonować w moim chrześcijańskim życiu, dla niektórych mogą brzmieć jak herezja albo myśli przynajmniej odległe i wysokie jak Himalaje. Jednak bezsprzecznie tragedią dzisiejszego chrześcijaństwa jest indywidualizm. Co to znaczy? Jestem sam dla siebie panem i żeglarzem. Nie potrzebuję nikogo, a też pewnie i inni obejdą się beze mnie. Tego rodzaju myślenie wyklucza członkostwo w zborze i brak powiązania konkretnej grupy z innymi wierzącymi tworzącym lokalny zbór. Wielu chrześcijan postrzega dziś chrześcijaństwo jako jedynie osobistą relację z Bogiem i niewiele ponad to i powiadają, mogę przecież pomodlić się w domu, poczytać Biblię, spędzić czas na łonie natury i to mi zupełnie wystarcza. Mogę co niedziela wybrać się do innego zboru albo zostać w domu, czy nie mi wystarczy, jeśli oglądę któreś nabożeństwo na online, a jest przecież w czym dzisiaj wybierać. Chcę jednak to mocno podkreślić, bracia i siostry, to nie jest chrześcijaństwo według Bożego wzorca i Bożego planu. Mark Dever napisał takie szokujące zdanie, chcę je przeczytać. Powiada tak, jeśli uważasz się za chrześcijanina, ale nie jesteś członkiem kościoła, do którego regularnie uczęszczasz, obawiam się, że zmierzasz wprost do piekła. Może to zdanie wydawać się jakąś herezją, ale z drugiej strony popatrzmy uczciwie, jak to w zasadzie jest. Jeśli nie jesteśmy zainteresowani związaniem się z rzeczywistą grupą oddanych Ewangelii wierzących nauczaniu Biblii chrześcijan, można zastanawiać się, czy w ogóle należymy do ciała Jezusa Chrystusa. Nie oszukujmy się jakąś mglistą ideą przynależności do Kościoła powszechnego, jeśli nie pielęgnujemy wspólnego życia z rzeczywiście lokalnym zborem wierzących. Prawdziwy chrześcijanin łączy swoje życie z życiem innych wierzących w relacji w wspólnocie lokalnego Kościoła. A kiedy stajemy się chrześcijanami, to nie dlatego winniśmy przyłączyć się do lokalnego zboru, by w nim wzrastać duchowej dojrzałości, ale również dlatego, by dać wyraz temu, kim Chrystus tenże Kościół uczynił. On nazywa go swoim ciałem. Jezus utożsamia się ze swoim Kościołem.
czy jako chrześcijanie równie mocno identyfikujemy się z tymi, z którymi utożsamia się nasz Zbawiciel? Apostoł Paweł, który wiele pisał na temat Kościoła, nazywając go tajemnicą Bogą ukrytą od wieku, napisał w liście do Efezjan takie zdanie. List do Efezjan, 3 rozdział, werset 9 i 10. Abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków Bogu, który wszystko stworzył, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. To wielkie wyznanie, wezwanie, jakie Bóg stawia przed swoim Kościołem, kiedy chce i pragnie, by przez Kościół nawet nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich, nie mówiąc już o ludziach żyjących wokół nas, poznały różnorodną mądrość Bożą. W tym celu, jak pisze w następnym rozdziale apostoł Paweł, pisze tak, on, czyli Bóg, ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Zwróćmy uwagę na werset 16. Całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. To jest prawdziwy Kościół. To jest prawdziwy Kościół. Trzeba też jasno powiedzieć, iż dary, jakie otrzymaliśmy od Pana, nie są powodem do naszej chluby. Nie są powodem do przechwalania się, kto ma większe dary, kto bardziej spektakularne. Dary są bowiem dane, by budować innych oraz korygować moje i twoje grzeszne życie. Bowiem bycie chrześcijaninem znaczy zabiegać o życie i zdrowie całego ciała, którego głową jest Jezus Chrystus. Z upodobaniem apostoł Paweł pisze o Kościele jako ciele, porównując go do fizycznego ciała człowieka. Z naciskiem podkreśla, że jak ciało najlepiej funkcjonuje, gdy wszystkie jego organy i członki są na właściwym miejscu i wspólnie zasilają jeden drugiego. Źle się dzieje, gdy jakiś członek zaczyna chorować albo przestaje prawidłowo funkcjonować lub odłącza się od ciała Chrystusa. Jest szkodą to nie tylko dla ciała, ale przede wszystkim dla niego samego, pozbawionego wspólnego krwioobiegu i innych życiowych funkcji. Czy nawet najzdrowszy organ, pomyślmy bracia i siostry, czy nawet najzdrowszy organ odcięty od naszego ciała może samodzielnie funkcjonować? Może być pożytecznym? Czy odcięty palec albo noga, albo oko czy ucho mogą dalej być użytecznymi i działającymi poza ciałem? Ktoś to ładnie ujął, gdy powiedział, nasze dary współbrzmią tylko z całym Kościołem. Bez jedności z Chrystusem jesteśmy jak obcięte paznokcie, ogolone wąsy, ostrzyżone włosy. Któż ich potrzebuje? Nie ma dla nich pożytku, a mówiąc złośliwie, mogą być jedynie stanowić kiedyś w przyszłości święte relikwie, jeśli należały do kogoś szczególnego. Wielkim błędem wydaje się nam, że to my powinniśmy znaleźć Kościół idealny dla nas. Tak na marginesie mogę powiedzieć, że nie ma idealnych kościołów. Ale to nie my wybieramy Kościół. Kościół jest jeden i to Bóg włącza nas do owego ciała Jezusa Chrystusa. Biblia wyraźnie naucza. Czytamy o tym w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział od 18 do 21 wersetu. Czytamy tam takie słowa. Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebuję ciebie, albo głowa nogą, nie potrzebuję was. To Bóg umieszcza członki w ciele, każdy z nich tak jak chciał. Nie możemy też myśleć, że nie potrzebujemy innych wokół siebie, albo jeszcze gorzej, jestem w tym ciele zupełnie niepotrzebny. Czy wiecie, bracia i siostry, jak brzmi hymn Samotnych Serc? Ten hymn brzmi tak.
Nikt mnie nie potrzebuje, nie jestem nikogo potrzebny, nikt nie zwraca na mnie uwagi. Doskonale wydany ostatnio przez Towarzystwo Ewangeliczne książce autorstwa Marka Devera Jak wygląda zdrowy Kościół, we wstępie Dever cytuje dość humorystyczną historię. Głównymi bohaterami tej opowiastki są poszczególne części naszego ciała, którym pan i pani ręka chcą odłączyć się od wspólnoty. Bardzo humorystyczne wydarzenie, historię. Chciałbym, abyśmy tą historię wysłuchali. Nie jest ona długa. Poproszę siostrę Ewę, aby ją mogła przeczytać. Zdaje się, jeszcze mikrofon musi być włączony, tak? Czy jest już? Jest. Nos i ręka rozmawiali siedząc w kościelnej ławce. Poranne nabożeństwo prowadzone przez ucho i usta. I ręka oznajmił nosowi, że wraz z całą rodziną postanowili poszukać innego kościoła. Naprawdę? Odpowiedział nos zaskoczony nowiną. Dlaczego? Sam nie wiem, odpowiedział ręka spuszczając wzrok. Nie zabierał głosu tak często jak inni członkowie ciała kościoła. Może dlatego, że w tym kościele nie możemy znaleźć tego, czego szukamy? A czego szukacie w kościele? Zapytał nos tonem pełnym współczucia. Lecz wypowiadając te słowa, wiedział już, że nie interesuje go odpowiedź ręki. Jeśli ręce nie potrafiły zrozumieć, że nos i inni liderzy kościoła prowadzą wspólnotę we właściwą stronę, to ciało Kościoła może się bez nich obejść. Ręka zastanowił się nad odpowiedzią. Razem z żoną bardzo polubili pastora Usta i jego rodzinę. Doceniali również starania Ucha, lidera uwielbienia. Może po prostu szukamy miejsca, w którym ludzie są bardziej podobni do nas, wyjąkał w końcu. Próbowaliśmy zaprzyjaźnić się z nogami, ale trudno zbudować z nimi relacje. Przyłączyliśmy się do małej grupy dla palców stóp, ale oni rozmawiali tylko o skarpetkach, butach i niemiłych zapachach, a to nas nie interesowało. Nos spojrzał na niego z nieskrywanym przerażeniem. To chyba dobrze, że próbują coś zrobić z niemiłym zapachem. Tak, oczywiście, ale to nie dla nas. Potem zaczęliśmy chodzić na zajęcia szkoły niedzielnej dla części twarzy. Pamiętasz może? Przychodziliśmy przez kilka niedziel, jakieś 2 lub 3 miesiące temu. Cieszyliśmy się, że jesteście z nami. Dziękuję, ale wszyscy chcieli tylko mówić, słuchać, wąchać i smakować. Czuliśmy się tak, jakby nikt nigdy nie zamierzał zabrać się do pracy i ubrudzić sobie rąk. Pomyśleliśmy więc, że odwiedzimy ten nowy kościół we wschodniej dzielnicy. Podobno tam klaszczą i podnoszą ręce, co jest bliższe temu, czego teraz potrzebujemy. Odpowiedział nos. Rozumiem, co masz na myśli. Nie chcemy, abyście odchodzili, ale chyba musicie zrobić to, co dla was najlepsze. W tym momencie przyłączyła się do nich pani ręka, zajęta wcześniej inną rozmową. Mąż zrelacjonował jej krótko, o czym rozmawiali, po czym nos ponownie wyraził swój smutek na myśl o odejściu rąk z kościoła. I jeszcze raz zapewnił, że rozumie ich wybór, gdyż, jak się wydaje, ich potrzeby nie zostały tu zaspokojone. Pani ręka przytaknęła potwierdzająco. Była uprzejma, ale szczerze mówiąc, nie smuciło ją, że odchodzą z kościoła. Jej mąż przez lata wypowiadał tak wiele krytycznych uwag pod adresem kościoła, że zaczęła podzielać jego sposób myślenia. Prawdę mówiąc, nigdy nie pozwolił sobie na otwartą tyradę przeciw kościołowi i z reguły przepraszał za, jak to określił, przesadny negatywizm. Lecz liczne drobne skargi i uwagi, które wnosił od czasu do czasu, odniosły skutek. Małe grupy rzeczywiście przypominały towarzystwo wzajemnej adoracji. Muzyka rzeczywiście była trochę staroświecka. Różne działania kościoła rzeczywiście wydawały się nie do końca przemyślane. Nauczanie rzeczywiście nie odpowiadało w pełni ich oczekiwaniom. I choć ostatecznie trudno było im wskazać palcem decydującą przyczynę, podjęli decyzję, że nie jest to kościół dla nich. Co więcej, pani ręka zrozumiała już, że ich córka, paluszek, nie czuje się dobrze w grupie młodzieżowej. Wszyscy inni tak bardzo się od niej różnili, że nie mogła znaleźć pośród nich swojego miejsca.
Z uprzejmości dodała tylko, jak bardzo ceni Nosa i innych przywódców kościoła, lecz dla Nosa ta rozmowa trwała już zbyt długo, a zapach perfum pani ręki sprawiał, że chciał kichać. Podziękował więc za zachęcające słowa i powtórzył, że przykro mu, iż odchodzą z kościoła, po czym odwrócił się i odszedł. Komu potrzebne są takie ręce? Najwyraźniej oni nie potrzebowali jego. Jak wam się podobała historia? Wierzę, że dopóki ludzie nie znajdą swego miejsca w życiu i nie doświadczą, jak wiele Bóg może dokonać przez nich, nigdy nie będą szczęśliwi i zawsze będą szukać czegoś, czego sami nie są pewni, czego potrzebują. Śpiewamy taką pieśń, mamy ją w naszych tutaj śpiewnikach z refrenami, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, gdy każdy wnosi ze sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, siostro, ręka w rękę, razem idź. Kościół Boży to rodzina, której członkowie chcą utrzymywać z sobą relacje. Kościół to wspólnota. Jakże ważną zatem potrzeba każdego chrześcijanina jest, by przynależeć do zdrowego, lokalnego kościoła i służyć tym darem, jaki odebrał od Boga. Kościół to jest miejsce, w którym uczymy się najważniejszej cechy chrześcijańskiej, to jest miłości. Prawdziwy chrześcijan możemy poznać nie po tym, co mówią, ale jak się wzajemnie miłują. Nikt z nas nie może demonstrować z kolei miłości, radości, pokoju, cierpliwości ani dobroci, przebywając na jakiejś bezludnej wyspie. Te cechy manifestują się najlepiej wtedy, kiedy ludzie, których winniśmy kochać, dają nam wszelkie powody, aby tego nie robić, a my kochamy ich pomimo wszystko. Bóg każdego wyposażył w pewne dary, którym powinien usługiwać jeden drugiemu. Nasz Pan dał nam pewne zadanie, każdemu według jego indywidualnych zdolności i talentów. W Ewangelii Marka, w Ewangelii Mateusza czytamy takie słowo. I dał jednemu pięć, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden talent, każdemu według jego zdolności i odjechał. To fakt, że jeden otrzymał więcej, drugi otrzymał mniej. Ale wszyscy oni, nawet i ten, który otrzymał jeden, najmniejszy talent, winni tymi talentami obracać i pomnażać je. Te talenty czy dary nie tylko różnią się wielkością, wypływającą z ilości otrzymanych talentów, ale również są różne w charakterze i w znaczeniu u każdego wierzącego człowieka. Czasem komuś się wydaje, że nie ma żadnego daru, żadnego talentu, żadnej zdolności. Ale to jest nieprawda. I tego rodzaju myślenie stoi w jawnej sprzeczności z tym, co mówi Pismo Święte. Pismo Święte bowiem powiada, i różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz sam ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich, a w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Każdy ma coś do zaoferowania. Niebezpieczeństwo jednak polega na tym, iż czasem myślimy, że nie posiadam takich umiejętności jak inni. Nie potrafię śpiewać czy grać na jakimś instrumencie, nie potrafię przemawiać, nie jestem liderem, nie lubię pracować z dziećmi, nie znam się na nowoczesnej technice, a więc nie mam nic do zaoferowania. Myślę, że gdybyś dziś, bracie i siostro, szczerze porozmawiał z Bogiem, On mógłby ci powiedzieć tak, nie przejmuj się umiejętnościami innych. Umiejętnościami, które nie posiadasz. Nie porównuj mocnych stron innych ludzi z tym, czym ty zostałeś obdarowany. Spróbuj dostrzec swoją wyjątkowość. Kochani, możemy być tylko sobą. Bóg nie powołał nas nigdy do tego, byśmy byli z kimś innym niż jesteśmy. To Bóg decyduje, w jakie dary nas wyposażyć. Kiedyś na grupach domowych rozważaliśmy postacie mniej znane z Biblii. Jednym z nich był człowiek o imieniu Belsazar. Pamiętacie takiego człowieka? Żył on za czasów Mojżesza, który stanął przed arcytrudnym zadaniem zbudowania namiotu przymierza na pustyni. Co o nim czytamy? W Księdze Wyjścia, 31 rozdział, czytamy tak. I rzekł Pan do Mojżesza, patrz,
Powołałem imienie Basalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. To Bóg powołuje i napełnia umiejętnością ludzi, którzy chcą być użyteczni dla Boga. Tak było też w Starym Testamencie, tak też jest w Kościele Jezusa Chrystusa. No tak, ktoś powie, ale my nie jesteśmy takimi basalelami. Nie mamy takiej zdolności, by dokonywać wielkich dzieł wiary. Niewiele znaczymy i niewiele posiadamy. Czy wiemy jednak, że Bóg dokonuje wielkich rzeczy za pomocą małych spraw? Czy kiedyś do nas dotarło ta myśl, że Bóg potrafi wykorzystać też małe rzeczy, aby czynić wielkie, wielkie rzeczy? W porównaniu na przykład ze taki maleńki kamień z gigantem Goliatem wyjęty z rzeki przez Dawida, wydaje się on niczym wielkim, ale Bóg użył, aby ten mały kamień zabił i zwyciężył wielkiego Goliata. W porównaniu z darowiznami bogaczy, taki wdowi grosz wydaje się zupełnie bez znaczenia. Ale Jezus ocenia ten akt zupełnie inaczej. Powiada do swoich uczniów, ona więcej wrzuciła niż wszyscy inni razem wzięci. 5 chlebów i 2 rybki w rękach Jezusa, cóż to jest? Ale Jezus sprawił, że można było tym małym nakarmić tak ogromną rzeszę ludzi. Liczą się również małe rzeczy. Mojżesz miał laskę, Dawid miał proce, Samson miał oślą szczękę, Rahab miała sznurek, Maria odrobinę oleju, Aaron miał różdżkę, Dorkas miała igłę do szycia. Wszystko to zostało wykorzystane dla chwały Boga. A więc nie bójmy się używać nawet tych drobnych, wydawać się mogło, darów, jakie otrzymaliśmy od Boga. Nie zakopujmy ich. Czasem myślimy, że one są niepotrzebne i że bez naszego udziału życie Kościoła i tak będzie toczyć się dalej i dalej. Mamy kompleksy, by nasze dary nie są tak znaczące jak innych, którzy pracują w Kościele. Ale zdajemy sobie sprawę pewnie z tego, i często to powtarzamy, że kompleks większości i nieśmiałości jest, bracia i siostry, taką subtelną formą pychą, bo często boimy się tego, co ludzie o nas powiedzą, jak będą na mnie patrzeć, mogę zrobić siebie pośmiechowisko, a więc lepiej nic nie robić, nic się nie odzywać. Pascal powiedział kiedyś tak, znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz. I to prawda, że tylko w Bogu nabieramy odwagi, by służyć choćby tym najmniejszym darem, jaki od Niego otrzymaliśmy. Bowiem najgorszą tragedią dla człowieka jest chodzić do Kościoła, a nie być Kościołem. To jest tragiczne. Chodzić do Kościoła, a nie być częścią Kościoła. Kościół to miejsce dla ciebie i dla mnie. I Bóg chce i widzi nas, abyśmy tymi darami, które On nas obdarzył, abyśmy mogli usługiwać. Ktoś jednak powie, w tym kościele jest pełno hipokrytów, ludzi udających dobrych, a wszyscy widzą, jak naprawdę wygląda życie niektórych jego członków. I to prawda. Kościół nie jest zgromadzeniem ludzi idealnych, świętych w każdym calu. Jako członkowie robimy wiele błędów, a czasem siejemy nawet i zgorszenie. Cóż na to mamy powiedzieć? Posłużę się pewną cenną i celną opinią wyrażoną przez kogoś, kto wiedział, o czym mówi, powiedział tak. Kościół jest szpitalem dla chorych, a nie muzeum dla świętych. Kościół to jest miejsce, w którym każdy chory może otrzymać pomoc. Nie jest tylko miejscem jakimś, którym trzeba odwiedzić i patrzeć na świętych ludzi. Ktoś inny słusznie poradził, powiedział, jeśli z tego powodu, że się gorszysz, opuszczasz Kościół, aby żyć z dala od hipokrytów, powinieneś również opuścić swoją pracę, przeprowadzić się do innego miejsca, przerwać naukę w szkole, zerwać wszelkie kontakty z rodziną oraz przyjaciółmi i zamknąć się w swoim pokoju, bo wtedy nie będziesz narażony na to, aby się gorszyć z innych. Kochani, tam gdzie są ludzie, tam będą i wady. I powinniście spoglądać na Kościół zgodnie z celem, dla którego istnieje.
jest, jak powiedziałem, szpitalem dla zranionych i skrzywdzonych ludzi. Znajdzie się im paskudne przypadki, wyglądające dolegliwości i choroby niedoskonałej jednostki, włączając też mnie i ciebie. I tak bardzo, jakbyśmy chcieli temu zaprzeczyć, tak raczej winniśmy razem iść po Boże uzdrowienie, aby szukać u Boga ratunku, jeśli coś dostrzegamy, że jest nie tak. Ktoś inny poradził. Dlatego jeśli poczułeś się zdradzony przez kogoś, kto jest członkiem Kościoła, załóż twój lekarski fartuch i pomyśl o nim jako o twoim pacjencie. Traktuj go z troskliwością, z miłością, z życzliwością, pomimo jego grubojaństwa. Czy jest to w stanie człowiek wykonać? Z całą pewnością nie sam, ale dzięki Bożej łasce. Bracia i siostry, Kościół to jest mój i twój dom. Nie muszę cię namawiać, abyś się czuł tutaj gościem. Oczywiście są goście, którzy dzisiaj do nas przyjechali, ale zborownicy nie powinni się tu czuć jako goście. Twoje miejsce jest tutaj, które dał ci Bóg, abyś wzrastał przez usługę innych, a też sam służył Bogu dla dobra innych. I to jest moje największe pragnienie, abyśmy też i w tym rozpoczynającym się za chwilę, roku szkolnym, za miesiąc, jeszcze mamy wakacje, abyśmy mogli jedni drugim usługiwać, abyśmy znaleźli miejsce, w którym Bóg będzie nas chciał użyć i naszych talentów, naszych darów do budowania Kościoła Jezusa Chrystusa. Nasze zwiastowanie musimy w tym momencie zakończyć, ale chciałbym pomodlić się też o te osoby, które czują w swoim sercu, że nie dość aktywnie włączają się w zbór. Chcieliby coś uczynić więcej dla Pana, chcieliby rozpocząć jakąś służbę, chcieliby w jakiś sposób też Boga prosić o to, by wskazał im to miejsce i Jego dary, Jego talenty, którym może usługiwać innych. Jeszcze raz chciałbym to powtórzyć. Kościół nie jest miejscem tylko i wyłącznie, którym przychodzimy odbierać duchowe rzeczy. Kościół jest miejscem, którym każdy z nas winien dawać dla dobra innych. Powstańmy może i chciałbym zapytać, czy dzisiaj mógłbym pomodlić się o takie osoby, które chciałyby jeszcze bardziej włączyć się w działanie Kościoła. Czują się, że jakby mają tylko ten jeden talent i nie wiedzą, co z nim zrobić. Czują się bezwartościowi, czują się tymi, którzy no niewiele mogą usługiwać. Chciałbym ci powiedzieć, twoje niewiele, Bóg w swoich rękach może uczynić wiele, jeśli mu na to pozwolisz, jeśli będziesz na to chciał. Pochylmy nasze głowy, żeby nie rozglądać się jeden po drugim, ale chciałbym zapytać, czy są osoby, które czują to, że powinny bardziej zaangażować się do Boga. Niech podniosą na chwilę swoje ręce. Widzę te ręce, niech was Bóg błogosławi. Widzę te ręce, niech was Bóg błogosławi. Tak, to jest ważna decyzja też. Prośmy dzisiaj wspólnie Boga o to, aby On ten dar, który włożył jedynie w twoje serce. Zdajesz sobie sprawę z tego, bracie i siostro? Jedyny dar ty posiadasz na 200 członków tego Kościoła. Ty masz jeden, jedyny, szczególny dar, który powinniś wykorzystać dla Jego chwały. I dzisiaj będziemy o to Boga prosić. Panie nasz Boże, serdecznie dziękujemy ci, że to ty jesteś tym, który budujesz twój Kościół. Ale budujesz go przez tych, których ty powołałeś do tego Kościoła. Budujesz go przez tych, którzy chcą mieć otwarte serca, aby nie tylko korzystać z twoich darów, ale też dzielić się tym, co włożyłeś ich serca. Panie, dzisiaj modlę się o te ręce podniesione do góry. Modlę się o siebie samego, modlę się o starszych zborów. Modlę się, Panie, też o wszystkich, którzy usługują w tym zborze. Daj nam te chęci, abyśmy i w tych czasach ostatecznych, w tych czasach, które naprawdę są krótkie i które zbliżają się do końca, abyśmy jeszcze wysilili nasze wysiłki, wytężyli nasze wysiłki dla zdobywania innych dla Chrystusa i usługiwania jeden drugiemu tym, co włożyłeś w nasze serce. Boże, dziękuję ci też za dzisiejsze nabożeństwo. Dziękuję ci za słowo i chcę Pani prosić, abyś błogosławił każdego z nas i dał to szczególne rozwiązanie, tą twoją odpowiedź, gdzie jest nasze miejsce, co powinniśmy czynić. Przez imię Jezusa. Amen.